Witam Państwa w kolejnym odcinku dla turnieju Ludzie kontra Kamienie. Ale coś tu się pozmieniało. Tym razem zamiast jednego krzesła są aż trzy przygotowane w studiu. To oznacza jedno. Czas na odcinek specjalny kończący drugi sezon. W dzisiejszym odcinku wystąpią wszyscy zdobywcy głównej nagrody 50 tysięcy złotych. Zapraszamy na początek jedynego zdobywcy nagrody z 50 tysięcy złotych z pierwszego sezonu, Neliusa. Witam. Witam. Powiedz, co wy zrobiłeś z tą nagrodą? Przepiłem. O! Czyli rozumiem, że dzisiaj idziesz po dwa razy tyle z tego samego powodu. Tak. Dobra, tylko teraz bym się na trzy podzielić. Będziesz dzisiaj musiał współpracować w trójce, jak się z tym czujesz? Odpowiada mi to, powiem tak, że mi to odpowiada. Dobra. Neliusa już poznaliśmy, zapraszamy gracza, który w pierwszym odcinku drugiego sezonu wygrał 50 tysięcy złotych, Kozieła. Witam serdecznie wszystkich. Witam Cię bardzo serdecznie. Powiedz mi, co zrobiłeś z nagrodą z poprzednią wygraną? No ja postąpiłem zupełnie inaczej tutaj niż Bartek i jako, że nie piję, to przepiłem. Dobrze. No cóż, będziemy musieli się dzisiaj podzielić nagrodą. Jak się z tym czujesz, że będziesz musiał w trójce współpracować dzisiaj? Ja bardzo zawsze lubiłem pracę zespołową, poza tym zawsze jest ten team spirit, więc bardzo chętnie dzisiaj do tego wyzwania podejdę. Dobrze. Dobrze, póki co dziękuję. Zapraszamy też ostatniego gracza, który w ostatnim odcinku normalnym drugiego sezonu wygrał 50 tysięcy, Wermuta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, wieczór się. No i odpowiem na pytanie, na co wydałem pieniądze. No wydałem je na tak, Liptonki, Monsterki, kebaby, no i kupiłem sobie do komputera SSD, nową kartę graficzną i laptopa z procesorem Intel, dyskiem SSD, grafiką Nvidia, no i w ogóle, no jest git. Dobrze, powiedz, jak się z tym czujesz, że będziesz musiał dzisiaj współpracować w zespole. Jakoś nie przepadam za pracą zespołową, ale no, jak to się mówi, co trzy głowy, to nie jedna, ale jesteśmy, wiecie, tym Cerberem, psem z trzema głowami, no, wiecie, o co chodzi. Dobra, dziękuję ci. Panowie, znacie zasady, ale przedstawię jeszcze raz. Dostajecie panowie na start 25 tysięcy złotych. I teraz tak, tak potem możecie powiększyć albo pomniejszyć za każdą waszą dobrą odpowiedź. Na pytanie, które można odpowiedzieć zawsze tylko 0, 1 lub 2, otrzymujecie 5 tysięcy złotych. Przy czwartej dobrej odpowiedzi będziecie mieli, dostajecie od nas 10 tysięcy złotych i kończy się grę. Jednak równocześnie z wami odpowiadają kamienie. Za każdą dobrą odpowiedź kamieni zabieramy wam połowę pieniędzy. Przy czwartej dobrej odpowiedzi kamieni zabieramy wam wszystko i wychodzicie z zerem. Zawsze najpierw odejmujemy, potem dodajemy, więc w sytuacji patowej 4-4 wychodzicie z 10 tysiącami złotych ze studia. Wszystko jasne? Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że jako, że to jest odcinek, gdzie musicie pracować zespołowo, to każdą akceptację odpowiedzi muszę usłyszeć od każdej osoby po kolei. Możemy rozpocząć grę? Raczej nie? Można. Wermut? Tak, możemy. Tak więc rozpoczynamy grę w Ludzie kontra Kamienie. Pierwsze pytanie dla naszego tria. Ile gwiazdek ma na pagonach marszałek Wojska Polskiego? Kamieniu udzieli odpowiedzi. No radajcie się, proszę panowie. Ja naprawdę nie wiem. Ja w tematach takich militaryjnych to tak słabiutko, więc... Może Kozieło coś wiesz? Ile ma marszałek Wojska Polskiego? Tak. Tak, tak. Ile ma gwiazdek? Kurwa. Cię wydaje, że nie ma żadnej. To w taką odpowiedź pójdziemy? Jeszcze raz jaką, bo chwilę musiałem zjeść słuchawki. Że zero gwiazdek. Wiesz co, myślę, że tak. No to też myślę, że można w to pójść, że zero gwiazdek. Dobrze, tak więc pytam was panowie po kolei, żeby było wszystko jasne. Nelius, zero ostatecznie, tak? Tak. Kozieło, zero ostatecznie, tak? Tak. Wermut 0 ostatecznie, tak? Dobrze, tak mi zaznaczam odpowiedź 0. Kamienie udzieliły odpowiedzi... Kurwa, czemu ktoś nie chce otworzyć? O, otworzyło się. 2.
I teraz panowie, powiem wam, jak wygląda odznaka marszałka. Jest to wężyk generalski oraz dwie skrzyżowane buławy na ramiennikach i otoku czapki. Gwiazdek tam żadnych nie ma, tak więc jest to poprawna odpowiedź. Jest. Dostajecie 5 tysięcy na konto, macie 30 tysięcy na waszym koncie. Wow. No. Dobra, więc tak, może nie zrobiliście tego pana przed odcinkiem, to może teraz to powiecie w pierwszym pytaniu. Jakie są wasze mocne strony każdego po kolei? Od końca pójdziemy, Wermut. O Jezu, nie wiem, może piłka nożna, nie wiem, no wiadomo, informatyka, ale nie wiem, co jeszcze, tak szczerze. No ogólnie to jestem nikim w prawdziwym życiu, no ale wiecie, o co chodzi. Dobrze, Kozioło. No, sport, muzyka, polityka, że tak zarymuje. Nelius. No, moimi mocnymi stronami są poker i geografia Polski. No dobra. Więc możecie się tam mniej więcej ze sobą rozeznać, a my możemy przejść do kolejnego pytania. Na kolejne pytanie brzmi: ile kręgów piekła znajduje się nad drugim kręgiem w boskiej komedii Dantego? Kawałek odpowiedzi. Narazajcie się, panowie. Możesz powtórzyć pytanie? Ile kręgów piekła znajduje się nad drugim kręgiem w boskiej komedii Dantego? Nad drugim. Kurczę. No ja nie czytałem Dantego, więc też znowu będzie ciężko odpowiedzieć. Nie, to się nie pytajcie, język polski, jestem totalnym zerem, jeśli chodzi o ten przedmiot. Ja bym powiedział, że nad drugim, że jeden, no bo pierwszy tylko. Tak bym powiedział, to jest na logikę dla mnie, tak? Czytałem boską komedię, ale to było dawno. No to jeżeli tak we dwóch nie wiemy, a ty tak myślisz, że jeden, no to znowu myślę, że warto. To jest na logikę dla mnie. Tak, no to ja bym powiedział też, że jeden. Dobrze, to teraz. No i ja też jeden. Okej. Okay. Kozioło, też rozumiem, że jeden, tak? Tak. Tak więc zaznaczę odpowiedź jeden. Kamienie udzielił odpowiedzi 0. I powiem wam tak. Począwszy od pierwszego, kolejne kręgi są położone coraz niżej. W pierwszym kręgu znajdują się dusze osób, które nie są złe, ale nie zostały ochrzczone. Więc za tym idzie, mamy drugim kręgiem jest tylko jeden krąg. Tak więc jest to również prawa odpowiedź. To było na logikę, bo ja już nie pamiętam boskiej komedii jako takiej. Znaczy pamiętam, o co tam chodziło generalnie, ale takich szczegółów nie pamiętałem, więc to musiała zadziałać logika. No dobrze. Tak więc dodaję 5 tysięcy złotych na wasze konto, macie 35 tysięcy na waszym koncie, no to jest całkiem spora, myślę, suma. Jak na nasz program. No dobra, to może kilka zdań o sobie, każdy z was po kolei. Nelius, zacznijmy od ciebie. No to tak, ja mam 16 lat, po wakacjach idę do drugiej klasy technikum o profilu spedytora. Interesuje się oprócz właśnie pokera i geografii Polski, który właśnie wymieniłem przed chwilą, również teleturniejami. Staram się śledzić większość z teleturniejów, no i właśnie to jest też moje takie jedno z dużych zainteresowań. Dobrze. Kozioło? No więc ja jestem absolwentem dziennikarstwa, mam lat 25, pochodzę z Rogowa, obecnie pracuję jako konsultant w T-Mobile. Tak jak mówiłem, jestem głównie mocny w sporcie, muzyce, polityce, ale nie pogardzę też historią, którą też bardzo lubię. No dobrze, i Wermut. No więc jakieś coś o mnie, no to jeżeli nie wiecie, no to mam 17 lat, jestem na profilu technik informatyk. Sorry za ewentualne wiercanie w tle, no niestety nie przeze mnie to jest spowodowane. No i co, no i... Lubię komputery! Może poczekajmy chwilę. Dobra, chyba się uspokoiło. Chociaż nie wiem, to możesz dokończyć, no. Dobra, jeszcze raz, bo zwróciłem wątek. Dobrze, więc jestem Daniel, mam lat 17, jestem uczniem technikum elektryczno-elektronicznego, profil technik informatyk. No moje to zainteresowanie to informatyka, komputery, stacjonarne składania, naprawa i tak dalej. Lubię sobie posłuchać muzyki, każdego prawie że gatunku mam tak różnorodną playlistę na Spotify, masakra.
kiedyś bardzo piłką nożną się interesowałem, trochę grałem, ale to tak wiecie, tak amatorsko na podwórku i zbierałem dużo kart piłkarskich, o Jezu, ile na to pieniądze wydałem. Nieważne. No i lubię grać sobie w gierki komputerowe typu CSGO, jakieś tam Fortnite, GTA 5, no różnie, jak to woli. Okej, okay. Dziękuję panowie za to. Okej, okay. Tak więc może przejdziemy do kolejnego pytania. Następne pytanie brzmi: ile współcześnie żyjących zwierząt zalicza się do stekowców, prymitywnego rzędu ssaków? Mnie nie udzieli odpowiedzi. Na pewno jest ten, na pewno jest ten, kurczę, dziobak na pewno, ale i kolczatka mi się wydaje, więc dwa, tak bym powiedział. Dobra, bo mama mi weszła. Co ci weszło? Co? Jeszcze raz, bo... Dziobak i kolczatka na pewno, a że tutaj nie można udzielić odpowiedzi więcej niż dwa, no to dwa. No tak, no to dwa. Warunek moja dwa? Odpowiedź. Tak, tak. Dobrze, no to są dwa. Kamienie udzieliły odpowiedzi. Jeden. A prawa odpowiedź na to pytanie. To. Dobra, więc tak. Jeden z nich jest dziobak australijski i to jest jedyny przedstawiciel rodziny dziobakowatych. A drugim z nich jest kolczatka australijska. Więc to jest to kolejna prawa odpowiedź. Jest. Macie na koncie już 40 tysięcy złotych. I jest w zasadzie od krok od wygrania pieniędzy, wyjścia z programu z najwyższą sumą, po raz kolejny zresztą. Więc tak, dobra. Pytanie do sumie każdej osoby po kolei. Zacznijmy może od końca. Wermut, wprowadziłeś sobie jakąś towarzyszącą dzisiaj do studia? Tak, jest ze mną mój kolega, którego nie mam. Przywitajmy go bardzo serdecznie. No, dobra. W razie gdyby co, jakby ktoś chciał się przyjaźnić z Wermutem, zapraszamy. Kozieło, sprawdzi sobie jakąś osobę towarzyszącą? Tak, jest ze mną pan Dawid Melon Melnyczok, ale w chwili obecnej nic nie mówi, ale może za chwilę powie i pozdrowi publiczność. Panie Dawidzie. O, słucham. Co pana łączy z panem Adrianem Koziołem? Łączą relacje finansowe w kwestii zniszczenia państwa Izrael. Jak bardzo jest to zaawansowany projekt? Jest to tak zaawansowany projekt, że niedługo nie będzie pewnego użytkownika, więc serwer po prostu zostanie kamieniowany. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dobrze. Do tego mam nadzieję, że jeszcze wrócimy. Przejdźmy teraz do Neliusa. Masz sobie jakąś osobę towarzyszącą? Nie, nie wziąłem osoby towarzyszącej. No, cóż, tak już bywa. Dobrze, a jak stoicie z biologii, panowie? No... Ja bardziej leżę, ale... Nie powinienem mieć większego problemu jakoś. Podstawy wiem, ale nic poza tym. Nelius? Znaczy, no tak średnio, tak powiem. Okej. Okay. Zobaczymy, jak sobie panowie poradzicie z tym pytaniem. Pytanie brzmi... Ile chromosomów Y przekazuje kobieta swojemu potomstwu? Kamień udzieli odpowiedzi. O kurcze, było to. Pewnie u mnie też było w szkole. Kurwa mać. Kurde, zaraz jakoś... Jak to szło? Wiem, znam odpowiedź, to będzie dwa, bo facet miał, może mieć... Nie, czekaj. Kobieta ile przekazuje? Kobieta to zero przekazuje, bo to od faceta zależy. Tak? Tak myślisz? Tak mi się coś kojarzyło, no. Miałem czwórkę z biologii, więc... Ja, kurwa, biologię skończyłem w 2013 roku, bo miałem tylko w dwóch pierwszych klasach liceum. Więc od 7 lat nie uczę się biologii już. No od roku ponad. Dobrze. Pytanie. Ostateczna odpowiedź. Zacznijmy od Neliusa. Zero. Zero. Ta, zero. No dobra, no tu pójdę za chłopakami też zero. Wermut? Zero. Za tą odpowiedź zero. Kamienie udzieliły odpowiedzi. Kamienie udzieliły odpowiedzi, uwaga, uwaga, dwa. A teraz wyjaśnię, jak to działa. Matka zawsze przekazuje dziecku chromosom X.
chromosom Y jest przekazywany przez ojca. Więc jest to odpowiedź. Jej, wiedziałem. Dobrze. Tak więc jesteśmy świadkami tego, że czwarty raz została rozdana główna nagroda, ale jako, że to jest odcinek specjalny i jako, że to jest odcinek kończący sezon, powiększamy tę sumę. Powiększamy tę sumę w ten sposób, że leci po 50 tysięcy złotych od każdego dla każdego z zawodników. Wow! Więc kończycie program łącznie, mając na koncie 150 tysięcy złotych. Jej! A teraz mówiliście, wszyscy się deklarowali, że przepiją nagrodę. A teraz mam dla was niespodziankę, ta nagroda ma iść na cele charytatywne. Jakie cele wybieracie? Kolejne... O kur... Kolejny każdy z was. Zacznijmy od Neliusa. O kurczę, jaki cel charytatywny, no. Kurczę, ciężkie to jest do zastanowienia się, jak coś na szybko wymyśleć. Jakiś się znajdzie, o tak powiem. Dobrze. Kozioło. Moim celem charytatywnym będzie dopięcie inwestycji, o której mówił tutaj pan Dawid Melon Melnyczok, czyli inwestycja w zniszczenie państwa Izrael. Myślę, że to jest jak najbardziej inicjatywa charytatywna. Dobrze, i pan Wermut. Ja przekazuję na biedne dzieci, na takie jedno biedne, chore dziecko, nazywające się Daniel Kasiura. Ale na siebie nie można przekazać. Proszę wybrać inny cel, słucham. To nie wiem, no to przekazuję na Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików. Dobrze, żeby potem wyleczyć Kozioła i Neliusa, rozumiem, jeżeli przesadą za bardzo, tak? Tak, oczywiście. Dobra, dziękuję państwu za grę, do widzenia. Adios, muchachos. Dobra, idę pani szpicol. A jeżeli państwo by chcieli wziąć udział w następnym sezonie naszego programu, to informacje się będą pojawiać wkrótce na kanale. Tak więc śledźcie państwo mój kanał. Dziękuję, do widzenia.